Cześć, jestem Tarocista Faun, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na film, na którym postaram się odpowiedzieć na pytanie, które zapewne wielu z Was od pewnego czasu nurtuje, czy w Polsce w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach wystąpią niedobory żywności, wystąpią problemy z zaopatrzeniem, wystąpią problemy z zakupem żywności, czy będą może niedobory jej w sklepach. Niemniej jednak przejdę do głównego tematu. Chciałbym z okazji dzisiejszego święta, bo dzisiaj przecież 8 marca, Dzień Kobiet, wszystkim paniom złożyć serdecznie życzenia wszystkiego dobrego. Kochane panie, życzę wam przede wszystkim w życiu miłości, szczęścia, tego, żeby ze strony nas, facetów, spotykało was zrozumienie, co pewnie nie tak często się zdarza, żebyście mogły zawsze liczyć na wsparcie z naszej strony, na zrozumienie, na porozumienie z nami. No i życzę wam wszystkim równouprawnienia, czyli tego, o co walczycie, o to, żebyście miały takie same prawa i były traktowane na równi z facetami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, najlepsze życzenia. Teraz już przechodzimy do tego, co w tej chwili nas zapewne bardzo, bardzo interesuje, czyli do tego, czy mogą w Polsce wystąpić problemy z żywnością, z zaopatrzeniem w żywność, czy z dostępem jej w sklepach. Bez owijania w bawełnę, powiem krótko, bądźmy przygotowani na wszystko, czyli bądźmy przygotowani na to, że takie problemy wystąpić mogą. Pokrótce może opowiem, jak to pokazało się w kartach, bo takie właśnie pytanie zadałem kartą Tarota, czy w Polsce w ciągu najbliższego roku będą problemy z zaopatrzeniem w żywność. No i wylosowane karty są rzeczywiście nie najlepsze. Jakby skłaniają do ostrożności, skłaniają do tego, żebyśmy w pewne zapasy żywności się zaopatrzyli. Pierwsza karta to jest 7 kielichów. Karta, w której można widzieć obawy, lęki, trochę też może taką panikę, zwłaszcza w połączeniu z kartą 7 mieczy i 6 buław, bo takie karty jakby tutaj obok tych 7 kielichów się pokazały, nie? Zatem wielu z nas będzie w panice wykupywać żywność w sklepach, co już się dzieje. Z tego co wiem, taka panika ma miejsce już w krajach zachodnich, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Przyjeżdżają do nas także na zakupy ludzie z Niemiec, z innych krajów zachodu, żeby w Polsce zaopatrywać się w żywność, żeby wykupywać żywność, żeby robić zakupy żywności. Kolejne 3 karty niestety są jeszcze bardziej niepokojące, bo to jest karta smutku, 3 mieczy, karta wieży, czyli karta gwałtownych wydarzeń, gwałtownego upadku, czy wręcz katastrofy i sprawiedliwości. Czyli w tych 3 kartach widzę poważne zawirowania w polityce wewnętrznej w Polsce. Dużą nerwowość. Ta nerwowość zresztą pojawiła mi się już wcześniej, jak stawiałem prognozę ogólną dla Polski na ten rok. Pokazywały mi się właśnie gwałtowne, szybkie wydarzenia, pokazywała mi się nerwowość w polityce. Napięcie, taka gorąca, duszna atmosfera. No i tutaj pokazuje się również w tym odczycie. Kolejna karta mówi o gwałtownych, szybkich wydarzeniach, gwałtownych, szybkich zmianach. To jest karta 8 buław w połączeniu z kartą cesarza. Karta cesarza oznacza władzę, dosłownie władzę, cesarza, władcę. Czyli widzimy tutaj w 8 buław i w cesarzu gwałtowne zmiany na szczytach władzy, gwałtowne może przetasowania, bardzo gwałtowne, szybkie wydarzenia w polityce. O tym samym mówi wieża w połączeniu ze sprawiedliwością, gwałtownych zmianach właśnie w polityce. Obok karty cesarza i sprawiedliwości, które to karty, jak już wspomniałem, mówią właśnie o władzy, pojawia się karta księżyca, niepokojąca karta smutku, lęku, depresji, oszustw, ukrywania czegoś, tak?
Czyli reasumując, bądźmy przygotowani na wszelkie możliwe scenariusze w myśl powiedzenia, że strzeżonego Pan Bóg strzeże. Nie zaszkodzi więc zrobić nam, nie mówię tu o jakichś dużych zapasach żywności, ale nie zaszkodzi nam zrobić drobnych zapasów żywności na kilka dni, bo może w Polsce być gorąco, możemy mieć pewne problemy polityczne, jakieś niepokoje społeczne, czy przejściowe niedobory żywności w sklepach, czy inne tego typu wydarzenia, na które właśnie lepiej się przygotować. Położyłem jeszcze raz karty na to pytanie właśnie. Odpowiedź jest analogiczna do poprzedniej. Też pokazała się karta Słońca, czyli napiętej, dusznej atmosfery, kłopotów, dużej takiej nerwowości, bo w moich rozkładach dla mnie osobiście Słońce jest właśnie taką kartą. Wiem, że dla wielu innych tarocistów Słońce jest kartą pozytywną, rodziny, radości, szczęścia, spełnienia. Niestety, no, gdy pokazuje się w moich odczytach, nigdy nie zwiastuje niczego dobrego. Co mamy? Szóstkę mieczy, czyli odpłynięcie, podróż w nieznanym kierunku. Piątka buław, a więc znów pojawia się karta konfliktów, walki, napięcia. As mieczy, to samo, konflikty, walki, napięcia. W tych kartach widać duże niepokoje w kraju, duże niepokoje, czy to społeczne, czy to polityczne, walki wewnętrzne, rozgrywki na szczytach władzy. Są to karty niepokojące. Znów mamy cesarza z królową buław, to samo. Cesarz, jak powiedziałem, państwo, królowa buław, nerwowość, napięta, duszna atmosfera, narzucanie swoich poglądów innym. Pokazują mi się też karty siódemki mieczy, czyli dosłownie niedoborów, braków. I ósemki, karta ósemki mieczy, która mówi o izolacji, o rozdzieleniu, o jakimś murze, o czymś, o przeszkodzie, tak? Czyli odpowiadając na pytanie, czy w Polsce w ciągu roku, zostawiam kartę na rok, będą problemy z zaopatrzeniem w żywność. Karty niestety udzielają odpowiedzi twierdzącej. Czyli tak, takie problemy mogą wystąpić, bądźmy na to przygotowani. Jeszcze, kochani, może wspomnę o moich wcześniejszych prognozach, o moich wcześniejszych odczytach, które możecie prześledzić na filmikach zamieszczonych na kanale YouTube. Gorąco zachęcam oczywiście do lajkowania, do polubień, gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Już na początku roku zapowiadałem niepomyślne, złowrogie, smutne, niedobre wydarzenia dla Europy. Niestety, ta prognoza, jak widzicie, bardzo szybko się spełniła, bo nie tylko Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, nie tylko doszło do katastrofy ukraińskiego samolotu. Nie tylko widzimy, że kraje Europy coraz bardziej ich polityka, coraz bardziej się izolują od siebie, coraz bardziej ich drogi się rozchodzą, coraz bardziej te kraje realizują swoje własne partykularne interesy, nie oglądając się na resztę, ale stają przed nimi coraz to nowe problemy. Jednym z nich jest kolejny napływ uchodźców, kolejna fala imigrantów, która dociera do Europy po tym, jak prezydent Turcji Erdogan wypuścił syryjskich emigrantów, wpuścił ich do Europy. Jest to jeden problem. Kolejny problem, kolejnym jest oczywiście koronawirus, który w bardzo szybkim tempie się przenosi. Jest coraz więcej przypadków zachorowań. Czyli tak, to tyle sprawdzalności mojej prognozy dla Europy na ten rok. Wcześniej mówiłem, czy pisałem właściwie o tym, jaki to będzie rok dla Polski i przepowiadałem też odnośnie koronawirusa, że Polska powinna z tego wyjść obronną ręką. Czyli inaczej mówiąc,
Nie powinno to zjawisko, nie powinna ta epidemia mieć tak dużej skali, nie powinna być na tak poważną skalę, jaką niestety będzie w innych krajach, bo sprawdzałem dla innych krajów, sprawdzałem dla świata i tam wypadło, że w tym roku koronawirus będzie niestety poważnym zagrożeniem dla świata i widzimy niestety to się spełnia, bo przenosi się coraz szybko, coraz szybciej, jest coraz więcej zachorowań w przeróżnych krajach, coraz więcej przypadków w różnych krajach, co jest zapewne związane z tym, że ludzie podróżują, przemieszczają się po świecie bardziej niż kiedykolwiek. Czyli mówiłem, że w Polsce nie będzie to miało aż tak poważnych skutków, co nie znaczy, kochani, że nie będzie tych skutków w ogóle, że nie będzie tych konsekwencji w ogóle, tak? Bo jednak będzie gorąco. Zapowiadałem, że w Polsce w tym roku będzie gorąco, będzie nerwowo. Będą poważne wydarzenia na szczytach władzy, będą napięcia w polityce, będą napięcia społeczne, być może manifestacje, być może protesty, na pewno tarcia polityczne. No i widzimy, że ta prognoza się spełnia. Nie wycofuję się natomiast z tego, że koniec końców w tym roku jeszcze dla nas, dla naszego kraju, wszystko powinno się pomyślnie ułożyć. Wszystko powinno wziąć lepszy obrót, jakby przemienić się na lepsze, czego wszyscy oczywiście sobie życzymy, czego wszyscy byśmy oczekiwali, czego wszystkim Wam i wszystkim sobie życzę. Kochani, no, trochę mi przykro oczywiście, że w dniu takim jak dziś, w dniu Święta Kobiet, kiedy na domiar jest ładna pogoda, świeci słońce, przynoszę Wam wiadomości, może nie do końca pomyślne, nie do końca dobre, no ale taka jest rola wróżbity, który powinien być obiektywny i który powinien nie ukrywać tego, co widzi w kartach, a mówić o tym, przestrzegać, żeby wszyscy mieli świadomość i byli przygotowani na to, co ich może spotkać, bo gdy jesteśmy przygotowani na pewne określone wydarzenia, możemy się przed nimi w jakiś sposób uchronić, możemy łatwiej je przepchnąć, łatwiej je przetrwać. Czyli warto mieć w domu coś, jakieś nieduże zapasy żywności, którym w razie czego możemy się poratować. Kochani, oczywiście każdy z Was może zwrócić się prywatnie z pytaniem do mnie, może zachęcam do tego gorąco, bardzo czekam na Wasze pytania. Można się ze mną kontaktować przez Facebooka, przez moją stronę Tarocista Faun. Można także pod numerem telefonu, który jest podany na stronie. Gorąco zapraszam. Warto sobie sprawdzić, co nas czeka. Ja także dla siebie każdorazowo przygotowuję prognozę na miesiąc czy dwa, żeby się przygotować na nadchodzące wypadki. Warto sobie sprawdzić, co nas będzie czekać, co nas może spotkać w życiu osobistym. Warto sprawdzić relację, w którą wchodzimy, czy będziemy szczęśliwi z jakąś osobą, którą właśnie poznaliśmy, czy też może możemy sprawdzić relację, w której aktualnie jesteśmy, a która może nie do końca odpowiada naszym oczekiwaniom. Można sprawdzić, czy ta relacja ma przyszłość, czy ta relacja ma perspektywy. Można też sprawdzić, czy mamy szansę na lepszą pracę, czy powinniśmy zmienić, czy będziemy szczęśliwsi w nowej pracy. Można sprawdzić oczywiście relacje partnerskie. Mogę dla Was wykonać rozkład partnerski, w którym sprawdzę, jakie są Wasze relacje, stosunki, czy to z pracodawcą, czy to też z drugą osobą, z partnerem, z partnerką. Gorąco więc wszystkich zapraszam. Życzę miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.